Czy przerwa przysługująca kierowcy w odniesieniu do jego czasu jazdy zawsze musi wynosić nieprzerwane 45 minut? Niekoniecznie. Czytając kolejny akapit artykułu 7, znajdziemy tam zapis. Przerwę tę może zastąpić przerwa długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa długości co najmniej 30 minut, rozłożone w czasie w taki sposób, aby zachować zgodność z przepisami akapitu 1. Tłumacząc na język bardziej zrozumiały. Kierowca ma możliwość podzielenia przerwy 45-minutowej na dwie części: pierwszą co najmniej 15-minutową, drugą co najmniej 30-minutową, które zostaną wykorzystane w trakcie 4,5 godziny jazdy. Warto to od razu podkreślić. Pierwsza część tej przerwy musi zostać wykonana przed upływem 4,5 godziny jazdy. Jeżeli kierowca ciągiem spędzi za kółkiem 4,5 godziny, jedyna przerwa, na jaką może się zdecydować w celu dalszego prowadzenia pojazdu, to 45. Wracając do podziału, Mogłoby to wyglądać na przykład następująco. Po 3 godzinach jazdy kierowca pod wpływem na przykład zmęczenia decyduje się zjechać na 15-minutową przerwę. Po zregenerowaniu sił kontynuuje jazdę. Może to robić jednak nie dłużej niż półtorej godziny. Także 3 godziny plus półtorej godziny dają nie więcej niż 4,5 godziny. Dzięki 15, którą kierowca wykonał po 3 godzinach jazdy, w tej chwili wystarczy mu co najmniej 30 minut przerwy. Nie ma konieczności wykonywania 45-minutowej przerwy ciągiem. Postępując w ten sposób, pamiętaj zawsze o jednej rzeczy: kolejności wykonywania tych przerw nie można zamieniać. Nawet jeżeli Twoja pierwsza przerwa będzie długości 35 minut, nie zmienia to konieczności wykonania drugiej przerwy długości co najmniej 30 minut. 15 minut i 30 minut to oczywiście wartości minimalne, można zrobić więcej, ale absolutnie nie mniej. Krótsza przerwa niż 15 minut niestety nie zostanie w ogóle zakwalifikowana. Odwołując się jeszcze do ostatniego przykładu, warto zauważyć, że kierowca mógłby przemyśleć, czy pierwszej przerwy 35-minutowej nie mógłby przeciągnąć o 10 minut, żeby zaliczyć 45-minutową przerwę. Wówczas automatycznie po niej zyskałby prawo do prowadzenia pojazdu przez 4,5 godziny. Sytuacje na trasie są różne i nieraz trzeba podejmować decyzje na podstawie analizy bieżących warunków, w jakich się znaleźliśmy. Zaprezentowany podział przerwy można stosować niezależnie od pory dnia. Masz prawo podzielić pierwszą 45, jak i każdą następną. Nie ma co do tego żadnych limitów. Podobnie nieunormowana pozostała kwestia tego, po jakim czasie od rozpoczęcia pracy kierowca ma prawo skorzystać z pierwszej 15-minutowej przerwy. Przepisy pozwalają nawet na sytuację, w której kierowca przez jedną minutę prowadzi pojazd i po tym czasie przełącza tachograf na łóżko na 15 minut. Następnie kontynuuję jazdę maksymalnie przez 4 godziny i 29 minut i wykonuje drugą część przerwy, czyli 30 minut. Mimo, że taka sytuacja jest dopuszczalna, to nie znaczy, że polecam stosować takie rozwiązanie w praktyce. Inspektorzy często kręcą nosem na takie praktyki i trudno nie przyznać im racji. Na koniec jeszcze jedna uwaga praktyczna. Mimo, że wymiary przerw są w przepisach podane dokładnie, to w imię własnego ubezpieczenia zawsze wydłużaj czas przerwy o choćby jedną czy dwie minuty. Po co? Chodzi o to, żeby tachograf na pewno zarejestrował co najmniej tyle minut przerwy, ile chciałbyś wykonać. Uszczerbek o choćby jedną minutę może spowodować zakwalifikowanie tego zdarzenia przez inspektora jako nieuprawnione skrócenie czasu przerwy. A to, jak zapewne się domyślasz, wiąże się z mandatami, ale o tym opowiem w dalszej części kursu.